Jeszcze rok temu 25-letnia dziś Angelika Jaskot z Dębowej Łąki, jej rodzina i przyjaciele nie spodziewali się, jaki dramat przyniesie życie. Po zakończeniu edukacji w technikum w Wąbrzeźnie Angelika pracowała w sklepie spożywczym. Wiodła spokojne życie, miała marzenia, plany. Chciałam właśnie dalej iść do szkoły, zrobić prawo jazdy, tylko niestety właśnie choroba, która przyszła tak nagle, no, pokrzyżowała wszystkie moje plany na przyszłość. Ostra białaczka szpikowa. Tak brzmiała diagnoza lekarzy. Choroba tak zmieniła wygląd Angeliki, że dziś zwyczajnie nie chce pokazywać swojej twarzy. Przeszła łącznie 5 chemioterapii, które nie przynosiły skutku. Po 8 miesiącach prób leczenia pojawiło się światełko w tunelu. Dawcą szpiku kostnego dla Angeliki została jej młodsza siostra, Justyna. Choć przeszczep się udał, niestety wystąpiła choroba poprzeszczepowa, szpik przeciwko gospodarzowi, co powoduje ogromne problemy ze skórą, wątrobą i wzrokiem. Okres leczenia nie był dla mnie tak ciężki i męczący, jak właśnie jest teraz ten okres po przeszczepie. Nie czuję się słabo, tylko po prostu strasznie mnie męczą te skutki uboczne. No, mam nadzieję, że skoro tyle już przeszłam, że teraz będzie już tylko lepiej. Na to potrzebne są jednak pieniądze. Chora otrzymuje skromną rentę, ale potrzeby są dużo większe. Rodzice Angeliki prowadzą niewielkie gospodarstwo rolne, nie mają samochodu, a 3 razy w tygodniu trzeba dojeżdżać na naświetlanie do Torunia i raz w tygodniu na kontrolę do Gdańska. To powiedzmy same dojazdy do Torunia i do Gdańska wychodzą gdzieś około 1200 zł. Do tego trzeba doliczyć lekarstwa, które niestety co tydzień dojeżdżając do kliniki, do Gdańska, ma nowe recepty. Leki musi przyjmować cały czas, więc leki też wychodzą pewnie gdzieś około 700-800 zł, tak jak ostatnio liczyłyśmy, więc koszty wychodzą gdzieś około ponad 2000 zł, a renta wynosi tylko 728 zł. Do tego trzeba doliczyć jej miesięczne wyżywienie, po prostu takie normalne życie. Wyżywienie, środki czystości, jakiekolwiek rzeczy do domu, no po prostu te koszty przewyższają mi rentę praktycznie 3 razy więcej, tak? I tu potrzebne jest Państwa wsparcie. Poniżej podajemy numer konta, na który można wpłacać pieniądze. To rachunek utworzony przez Urząd Gminy w Dębowej Łące, specjalnie dla Angeliki. Dużo ludzi już pomogło, materialnie i psychicznie. Gmina udostępniła mieszkanie, bo po przeszczepie chora potrzebowała sterylnych warunków. Organizowana była także zbiórka we wsi. Pieniądze jednak się kończą, co ogromnie martwi rodzinę. Tu zależy na mamy. Te pieniążki zostały zorganizowane, by naprawdę pomóc jej powrócić do normalnego życia, bo chcemy, ona też chce żyć, chce po prostu zrobić sobie prawo jazdy, jakieś wykształcenie, dlatego bardzo nam zależy, aby znalazły się te osoby o dobrym sercu i po prostu w jakikolwiek sposób nam pomogły. Angelika przekonuje, że jak tylko wyzdrowieje, będzie spełniać swoje marzenia i znów będzie się uśmiechać, tak jak na tej fotografii. Powiedziałam sobie jedno, że już nie będę się wszystkim tak bardzo przejmowała. Po prostu będę cieszyła się życiem, będę korzystała z tego życia najbardziej jak się da. I dlatego nasza pomoc dla Angeliki będzie nieoceniona, bo świadomość, że są osoby, które porusza nasza historia, jest motywująca i pozwala spojrzeć na sytuację bardziej optymistycznie.